prądu na więcej niż 20 sekund, bo takie wyłączenia były. Cześć pompomaniacy. Dawno mnie nie było, ale jak widzicie, śniegu napadało co niemiara. Drimuś zajęty, ale ponieważ bardzo dużo osób w komentarzach pisze, co się dzieje, gdzie jestem, dlaczego nie nagrywam filmów, czy będą jeszcze filmy o pompach ciepła, no to słuchajcie, na pewno tych filmów o pompach ciepła będzie mniej teraz. Zobaczcie, ile śniegu napadało, to jest tylko opad z dzisiaj. Jak widzicie, ja w dalszym ciągu powtarzam, nie odkopuję pompy ciepła. Ona sobie pracuje, radzi sobie świetnie, działa u mnie tak 3 lata, już delikatnie pożółkła nawet, ale w dalszym ciągu uważam, że to jest najlepsze źródło ogrzewania, przynajmniej takiego domu jak mój. Oczywiście każdy z Was może mieć inne zdanie. Ostatnio na kanale pojawiły się jakieś tam 2 krótkie filmy o mojej nowej zabawce DS7. Na pewno pokażę Wam też w jakimś filmie ten samochód szerzej, bo myślę, że jest to fajna technologia, ta nowe technologie w tych nowych samochodach są fajne i że warto je gdzieś tam też pokazywać. Czy pojawią się jeszcze filmy na temat pomp ciepła? To jest podstawowe pytanie, ależ sypie. Filmy na pewno się pojawią. Na pewno mam tutaj kilka pomysłów na ten dom na wiosnę. No więc zacząłem już od elewacji, zacząłem zmieniać elewację. Wy tego teraz nie widzicie, ale z tyłu tam pojawiło się światło, a to znaczy, że tamta część domu, która nigdy nie była ocieplona, w tym roku pierwszy raz jest ocieplona. Jest tam już nowa elewacja, która docelowo pojawi się na całym domu. O tym Wam wszystkim też w najbliższych filmach opowiem, ale też pokażę Wam w najbliższych filmach w mojej firmie, a dokładnie zmiany, jakie następują. Kiedyś w krótkim filmie wspominałem, że zużywam bardzo duże ilości gazu. Bardzo duże ilości gazu to są kwoty, które przekładają się na kwotę od 37 do 51 tysięcy złotych miesięcznie. I postanowiłem formę ogrzewania zmienić i wyobraźcie sobie, że przechodzę na węgiel. A więc jutro nagram Wam relację z tego, jak przerabiamy piec, który dotychczas był opalany gazem, i przechodzimy na źródło ciepła w postaci węgla. Słuchajcie, jest tak dużo śniegu, że mi się źle idzie, ale tej części pracy nie mam zamiaru ośnieżać. Choinki po prostu powyginane. Rico zadowolony, bo biega, a lubi śnieg. Więc tak to wygląda. Filmy o klimatyzacji też na pewno się pojawią, ale będą to już raczej filmy z jakichś moich prywatnych montaży. Na przykład na firmie, bo mam taki zamiar zamontować klimatyzatory na firmie na wiosnę, więc też jakiś film się z tego pojawi. Czeka jeszcze zaległy film z Zakopanego, gdzie montowałem dla jednego z widzów klimatyzację na jesień. Jeszcze tak naprawdę na szybko przed zimą, żeby mógł się tą klimatyzacją ogrzewać. I ten film do dzisiaj nie został ani zmontowany, ani wrzucony. Więc myślę, że też w najbliższym czasie on się pojawi. A dlaczego zniknąłem? Dlaczego zniknąłem z YouTube'a? Po pierwsze, wiadomo, prowadzenie działalności gospodarczej. Poświęciłem się temu w 100%. Chcę to robić w miarę, jak najlepiej mi będzie wychodziło. Ale miałem już też dość nagrywania filmów tych samych w kółko. Miałem dość tematów, czy będzie prąd na różnych kanałach, czy go nie będzie. Czy bardziej opłaca się grzać pompą ciepła, czy gazem, czy czymkolwiek. Nie chciałem brać udziału w tej nagonce na oglądalność, stąd po prostu tych filmów jest też dużo mniej. Cóż ja mogę więcej po 3 latach powiedzieć na temat ogrzewania energią elektryczną? Słuchajcie, to jest stabilne źródło w tym sezonie zimowym. Mimo tego, że mamy takie opady śniegu, że drzewa są bialutkie, nie zabrakło tutaj prądu na więcej niż 20 sekund, bo takie wyłączenia były. Pompa ciepła od 3 lat działa bardzo dobrze, poprawnie, bez żadnych problemów technicznych. No więc nie ma potrzeby w dalszym ciągu pokazywania tego. A po drugie, nabijanie oglądalności firmie, której ja pompę ciepła posiadam, zaczęło mnie już męczyć. I komentarze w stylu, że reklamuję tą firmę, też mnie już zaczęły męczyć. Oczywiście, tak jak zawsze mówiłem, jest możliwość, żebym wam tą klimę założył. Robiłem to w wolnym czasie. Kurde, zobaczcie, co tu się dzieje. To jest po prostu niesamowita jakaś śnieżyca. Ale ten temat jest definitywnie zakończony. Kurde, niesamowite. Słuchajcie, właśnie dostałem z drzewa takimi kawałkami śniegu. No zasypie nas tutaj dzisiaj, ale końcówka
ja bym powiedział nawet okresu letniego, śmieję się, że letniego, okresu zimowego. Śniegu spadło bardzo dużo, wszyscy, którzy zjechali w góry, no są mega zadowoleni z tego, co też słyszałem gdzieś tam dzisiaj w radiu, mówili, że w Zakopanem na tego śniegu jeszcze więcej niż tutaj u mnie, chociaż nie jest to daleko ode mnie już. A u mnie już końcówka takiego okresu świątecznego, lampki jeszcze w tym tygodniu sobie powiszą, świetnie to wygląda teraz z tym śniegiem klimatycznie, ale za chwilę koniec tego sezonu, wracamy do normalnego oświetlenia, chociaż z oświetleniem też będą zmiany, bo przy zmianie elewacji pojawi się też nowy rodzaj oświetlenia, który już na tamtej ścianie szczytowej jest zamontowany, ale to zostawię sobie na inne filmy. No wam życzę fajnych ferii zimowych, spełnienia wszystkich marzeń w tym nowym roku i oczywiście w wolnym czasie podzielę się też z wami zużyciami energii przez moją pompę ciepłą. One są stabilne, słuchajcie, to jest niesamowite, że ja w ciemno mogę powiedzieć, że na początku sezonu zimowego nie wydam więcej niż 3000 na ogrzewanie i to naprawdę się sprawdza. W tym roku ten sezon zimowy też jest bardzo dla nas taki lajtowy. No teraz mamy taką poważniejszą zimę, drugi raz, pierwszy raz w grudniu. No więc nie zakładam, żeby te zużycie energii były jakieś potężne. No a tutaj uchylę takiego małego rąbka tajemnicy i nowe oświetlenie jest w takiej formie, ale więcej mam już nie pokazać. Trzymajcie się, cześć, miłego wieczoru, hej!